W niedzielę już po raz 27 Dwikozy były gospodarzem wojewódzkiego Święta Pomidora. Obchody były okazją do podziękowania rolnikom, sadownikom i tym, którzy jeszcze pozostali przy uprawie pomidora, za ich trud i ciężką pracę. Koła gospodyń przygotowały pyszne jadło. Na scenie prezentowali się nie tylko lokalni artyści. Wydarzenie rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym, w czasie której poświęcony został kosz z owocami i warzywami. Później barwny korowód prowadzony przez orkiestrę dętą z Woli Rzeczyckiej i Poczty Sztandarowe przeszedł na miejscowy stadion, gdzie odbyła się druga część uroczystości. Bohaterom święta nisko kłaniali się posłanka Agata Wojtyszek, samorządowcy wszystkich szczebli, przedstawiciele instytucji i organizacji rządowych i pozarządowych. Tak, to bardzo ciężka praca w pomidorach pod osłonami. Dlatego, że zaczyna się właściwie już od stycznia, a kończy się praktycznie w grudniu. Jest to praca niekończąca się, bardzo ciężka. W sezonie, czyli tak jak w lipcu, ludzie muszą wstawać o 4 rano, bo temperatury nie pozwalają, żeby pod tymi osłonami pracować w południe, więc muszą wstawać o 4 rano, pracują do 8 do 9, później włączają podlewania, mają automatyczne podlewania, żeby te pomidory miały wodę, nie? I tak jest przez południe i potem znowu o 16, czasami do 22, a do 21 na pewno, dokąd jest widno w tych pomidorach i ogórkach i pod osłonami w innych uprawach foliowych pracują. To by wszystko można było znieść, pod warunkiem, że jak wyprodukują, żeby to dało się godnie i w godnej, uczciwej cenie sprzedać. A z tym jest coraz gorzej. Zalewają nas pomidory z Rumunii, z Bułgarii, z Holandii. Nie wiem skąd jeszcze. Supermarkety spowodowały, że takie warzywa są dostępne, ogólnodostępne i w niewielkich cenach cały rok. Więc ta opłacalność jest coraz mniejsza. Mieszkańcy muszą się przerzucać na inne uprawy. Na przykład na uprawę kwiatków, bo gdzieś tych kwiatków z zagranicy przychodzi mniej. Na uprawę winorośli, chryzantem. Różnie ludzie po prostu sobie układają tą produkcję, żeby mogli z tego wyżyć. Od dziecka także uprawiałem pomidory. Rodzice zawsze mieli 10 tysięcy pomidorów. Pamiętam to sadzenie, sianie, pamiętam palikowanie tych pomidorów, potem trzykrotne wiązanie, też rwanie pędów. Jest to niezwykle ciężka praca w otwartym polu, w dużym słońcu, więc dzisiaj tak naprawdę trzeba rolnikom serdecznie podziękować za ich trud, za ciężką pracę. O tym mszy świętej dzisiaj teraz na stadionie dziękujemy właśnie za tą ciężką pracę mieszkańcom gminy Dwikozy, producentom warzyw, pomidorów i życzymy dobrych cen. Produkcja warzyw wymaga naprawdę ogromnej wiedzy, jak i również ogromnego wysiłku. Poza tym jest to produkcja obarczona, tak jak starosta powiedział, ogromnym ryzykiem. Te anomalia pogodowe, które w okolicy się tutaj zdarzają, naprawdę powodują to, że z drżeniem rolnicy patrzą, czy uda się zebrać to, co takim wielkim nakładem pracy zostało wytworzone. Na stoiskach kół gospodyń można było degustować przeróżne przysmaki. Dla gospodyń udział w święcie jest kultywowaniem tradycji. Ludzie sadzili dużo pomidorów na polach, foliach, w tunelach foliowych. Ale to było 10 lat temu, 12, tak. 15. Teraz się już uprawy zmieniły na owoce miękkie, na porzeczkę, na jagodę, wiśnie, morele, na takie bardziej jabłko, ale z nazwy mamy Święto Pomidora, miło się spotkać, kultywujemy tradycję. Mimo że profil upraw się zmienia, to w Romanówce nadal uprawiają pomidory z tym, że na własny użytek. Przy domowym ogródku oczywiście uprawiamy. Pod folią czy z gruntu? Nie, z gruntu. Z gruntu. Bawole serca na przykład, takie żeby zjeść dla siebie, ekologiczne. Nie zabrakło potraw na bazie pomidorów. Z pomidorem w roli głównej przygotowaliśmy pyszną sałatkę ze świeżych pomidorów jako dodatek do dań z grilla, do karkówki, do pysznej kiełbaski grillowej. Mamy również takie na słodko babeczki pomidorowe z dekoracją pomidora. Przygotowaliśmy również ozdoby. Czyli bransoletki i różne koszyczki takie też związane z festynem. Mamy jeszcze pierogi polskie, rodzinne i zagraniczne. I mamy również pyszny pasztet. Buczek jest przykładem miejscowości, gdzie jeszcze uprawia się pomidory, nie tylko w przydomowym ogródku.
uprawia się pomidory. Są rodziny, które zajmują się uprawą pomidorów, nawet mają taką szczególną odmianę. Można tutaj, proszę, sfotografować. Jest to koszyk taki z różnymi odmianami pomidora. Były też stoiska wędkarzy, myśliwych, amazonek i pszczelarzy. Na scenie prezentowały się formacja taneczna Gracja z Mielca, zespoły działające przy miejscowym gminnym ośrodku kultury, czyli Kalina i The Ladies, a także dzieci ze szkoły podstawowej w Dwikozach i zespół dziennego pobytu Senior Plus. Gwiazdami festynu były grupy Milano i Defis. Jerzy Strzyż, STV Info.